Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dishonored, a w pierwszym odcinku zagrajmy w Dishonored Nóż z Dunwall, czyli DLC-ku pierwszym z dwóch, w którym będziemy rozgrywali, jako Dowd. No i zobaczymy, jaka fabuła kręci się wokół tej postaci, która, z tego co się też orientuje, oba te dodatki dzieją się w trakcie, czy tam w czasie uwięzienia Corvo w Cold Ridge. Czyli w momencie, w którym Corvo jest uwięziony i tam go przesłuchują, bla 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 bla, to wtedy rozgrywają się te dwa dodatki. Zobaczymy w takim razie, co takiego się w tym czasie tego pół roku, kiedy Corvo jest uwięziony, działo u Dowda. Wylokowanie nowego poziomu jest też zapisane z tym, że... Dobra. Zobaczmy, ile jest misji. Tak, nie dowiem się. No dobra. Nowa gra. Nowicjusz. Lekka rozgrywka dla nowych graczy. Rezerwowane przez okres zmniejszone. Szybcie zyskują zdrowie, niektóre są skuteczniejsze. Weteran. Umiarkowany poziom trudności. Wrogowie zadają większe obrażenia, są bardziej spostrzegawczy. Elita. Poważne wyzwanie dla graczy zaprawionych w boju. Wrogowie zadają ogromne obrażenie, są bardziej spostrzegawcze. Mikstury działają mniej skutecznie. I mistrz skrytobójców. Ukończ kampanię, blokować poziom trudności. Iście brutalne doświadczenie. No dobra, nie no. Mógłbym spać na elicie, ale szczerze wolę nie, więc idziemy w weterana. No i let's go. Dunwall Tower. Jedna jedyna. Nie możesz zapomnieć tego, co uczyniłeś. Wciąż dręczą cię wspomnienia o zamordowaniu cesarzowej i oddaniu jej córki lordowi regentowi. One more job shouldn't have mattered. I'd killed nobles before. You could float a whaling ship on the highborn blood I've spilled. Another noble steps in to replace the last one. All equally corrupt. Why should an empress be different? But she was. I watched her bodyguard's face as they took him away. Dead eyes. I knew I'd pay for this one. Maybe I deserved to. A storm was coming that would shake apart everything I'd built. No! Get away from her! Corvo! Ta jedna akcja, która praktycznie zapoczątkowała tylko i całą fabułę Dishonored. Proszę. Dowd został widzę wciągnięty w pustkę. Użyj mignięcia, by dotrzeć do obszaru za obrazem. Okej. Proszę, jak w przypadku Corvo było nie ucalić, to jest zabiłeś ją. What? Nie, nie gadaj, że to jest to, co ja myślę. Mignięcie. Przemieszczasz się szybko i niepostrzeżenie. Możesz poruszać się w pionie i poziomie, także celować w krawędzie, by się na nich wspinać. Jeśli przestaniesz poruszać się podczas celowania, czas również się zatrzyma nawet w środku skoku. No kurwa, nie wierzę. I dlaczego Corvo tego nie miał? W ten sposób uzyskasz dodatkowy czas na zaplanowanie ucieczki lub zmianę kierunku w ruchu w powietrzu. No dlaczego Corvo tego nie miał? Przecież to jest zajebiste. Dobra, ale widzę, że niestety odmawianie też się rysuje. Cyk. Miejsca. Aha! Ej. Dobra, słuchajcie, będzie wyczytał, że w pustce nie da się zginąć. I oczywiście, akurat się... Jeszcze raz. I o dziwo tak też jest.
Dobra, widzę, że strasznie z opóźnieniem, kurde, jest reakcja. Mignięcie, cyk. Strasznie z opóźnieniem, kurde, mogę ten drugi raz tego użyć. Dowd, my old friend. It's been a long while, but you've got my interest again. How the years pass and the bodies fall. Did you know that there are only 8 like you in the world, bearing my mark? I'm here because you're right. The Empress was different. This time, you can't just fade away into the shadows. There will be consequences. Your story is close to ending, and even you can't escape it. But what ending will you make for yourself? I'm here to give you one last gift, Dowd. It's a mystery. One that starts with a name. Delilah. Ciekawe. Rzeźnia Rolf Wilda. Rekin finansjery. Bendry Rolf Wild to bezwzględny kapitalista, właściciel rzeźni i floty statków wielorybniczych, w tym jednostki o nazwie Delilah. Zakradnie się do rzeźni i ustal, skąd wzięła się ta nazwa. For 6 months, the city writhed and changed. For 6 months, I tried to forget what I'd done to the Empress and her little girl. But there was no forgetting. I needed to find my next move. But all I had was that name. Delilah. Who was she? A threat? Oh, an ally. Word came from my second-in-command, Billy Lurk. In a house built on secrets. Lurk was especially good at uncovering them. There was a ship called the Delilah that hunted whales for Bundry Rothwild. A former deckhand who'd made good. Now he owned a slaughterhouse and he ran his workers like a prison gang. A ship named Delilah. It could be a coincidence, but it's not. In Dunwall, things are always tangled up like a bag of snakes. Okej. Okay. Korzyści, coś nowego. Jako Dowd możesz wykorzystywać swoją siatkę szpiegowską i korumpować kupców, aby kupować sprzęt i ulepszenia przed każdą misją. Możesz też płacić za specjalne korzyści. Mogą one mieć różnorodny wpływ na misję, aby na przykład zapewniać dostęp do skrytek z wyposażeniem albo ujawniać tajne informacje. Okej. Okay. Zobaczmy, ile mam przy sobie. Mam 2000. Szyfr do sejfu. Strażnik słyszał kod sejfu w biurze przewozowym i wyryje go na ścianie. Dajesz. Skradziona runa. Przekupiony robotnik zawieruszy runę, którą znalazł w skrzyni pełnej starych rzeźbionych kości w drodze do Akademii Filozofii Naturalnej. Runa zostanie schowana w kanale, który wypada do rzeki. Poproszę. Cichy sabotaż. Przekupiony strażnik rozłączy układ bezpieczeństwa na zaworach w przetwórni. Używanie zaworów nie spowoduje wszczęcia alarmu. Poproszę. I upgrade'y. Zasadność amuletów. Zasadność bełtów, strzałek usypiających, granatów, bojowa strzałka, przeładowanie minikuszy. Zasadność pyłu duszącego. Zasięg i celność minikuszy. Chyba przeładowanie chcę na pewno. Zasobność kołuszczonych amuletów też, bo to jest tanie. 2 i 3. Dobra. I teraz zmniejszy rozrzut poprawia celność, czy więcej strzałek. Dobra, mam 10. Pewnie nie będę miał nic. Więc dobra, pójdźmy w celność. I 125 monet mi zostało. A nie, mam 2. Dobra. 5 zwykłych bełtów, 0 granatów, 3 pyły. 0 kluczy, 2 remedia, 2 eliksiry. Dobra, nie ma co. Nie chcę przerywać, chcę misję. Czekaj, przerwać. A zakupy, dobra, to tak. Teraz poczę misję. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda u Dowda. Spojrzenie pustki. Naciśnij lewy trigger, aby widzieć w ciemnościach i ułatwić sobie lokalizowanie kościanych amuletów i run. Po przygotowaniu tej mocy znamie odmieńca na dłoni Dowda zaświeci się, gdy zwrócisz się w kierunku amuletu lub runy.
Na drugim poziomie przez mury będzie widać ważne rzeczy, takie jak bezpieczeństwo, amunicja, pieniądze i klucze, a także że to żywe, będziesz też widzieć ich pole widzenia oraz wizualne odwzorowanie dźwięku podawanych przez ciebie. Okej. Okay. Tutaj wskazówki, tutaj to co było. Dzięki opcji system alarm został wyłączony, alarm się nie rozwinie, zacznie się manipulować zaworami na terenie przetwórni. Spoko. Poznaj sekret. Splądruj safe. Znajdź runę. Dobra. O, moce. Spojrzenie pustki, to już znamy. Przywołanie. Przywołaj początkującego skrytobójcę, by walczył u twojego boku. Poziom drugi. Przywołaj mistrza skrytobójców. Zakrzywienie czasu, to znamy. Żywotność, rządza krwi, zwinność, rozkład poświęcony, to znamy. I tu tajemna więź. Dziel się mocą ze sprzymierzonymi skrytobójcami. Na pierwszym poziomie skrytobójcy mogą skorzystać z mignięcia i żywotności. Oznacza to, że mogą się teleportować i zwiększyć poziom zdrowia. Na drugim poziomie skrytobójcy mogą korzystać z przyciągnięcia. Nie mam takiego skilla jeszcze, także ciekawe co to daje. Zakrzywienia czasu i rozkładu pośmiertnego. Dzięki przyciąganiu skrytobójcy będą przyciągać do siebie wrogów. Kiedy aktywna jest twoja moc zakrzywienia czasu, skrytobójcy poruszają się z normalną prędkością, są niewrażliwi na to. Przy rozpadzie pośmiertnym ciała wrogów zmieniają się w popiół. A dobra, czyli patrzcie, mogę to mieć na pierwszym poziomie, ale oni będą to mieli jakby na drugim poziomie, także spoko. No aczkolwiek wolałbym to też mieć na pierwszym poziomie, no bo jakby umówmy się, gramy zabójcą, więc raczej nie ma co się tutaj pieścić, co bawić się w ogłuszanie. Tego raczej będę głównie zabijał, no bo zakładam, że tutaj nie ma jakiegoś dobrego czy złego zakończenia, biorąc na osobne rzeczy fakt, że z jednej strony mam tego, że z jednej strony mam... Że z jednej strony nie zabijam, z drugiej nie. You're here. I got bored, so I started without you. Turns out we're here on the perfect day. There's a strike at the plant, and it's no wonder. Rothwild runs this place like a prison. The stupid workers can't even get in without a time card. When the strike started, the butchers confiscated all the cards they could find. They've given the city watch free rein to use force. If you ever wondered why I wanted out of the slums, here's your answer. There'll be other ways in, I'm sure of it. You don't mind if I tag along, right? Just to keep an old man safe. One last thing. I found something for you. I know you collect these. I'll be on the rooftops till you need me. No i ładnie, runa za darmo. Spojrzenie pustki. Czy ja chcę poczekać na drugi level, czy już chcę coś wziąć? Przywołanie... Raczej nie. Żywotność, zwinność, czy ten rozpad? Weźmy ten rozpad pośmiertny. Nie mówiłem, gramy zabójcą, więc nie ma co się pieścić, nie? Zobaczmy, jak działa ta... Dobra, czekaj, to sobie muszę ustać, jak miałem u korbą, czyli tutaj... I na górę mam to. You have to give me back my time card. I can't get back in. You had no right to take it. Try and get past me. I'll send you swing. Go home, mister. Orders are to confiscate. Cards, no exceptions. I hope you die weeping. All of you. Plague catch you. Huh? Kurde, źle to zrobiłem. Dobra, mam zapis pod zdobyciu tej runy, wiem, czy tam odblokowanie umiejętności. Zobaczmy. O, jedno albo drugie. Coś tutaj ciekawego? Nie widzę. Dobra, no to tyle. Amulecik właśnie się znajduje, gdzieś w tą stronę. Pierwszy amulet z sześciu, spadająca gwiazda, zadawanie śmierci z góry daje nieco manę. Okej, to akurat dobra rzecz. O, więc co liczeć. No tak, ten oczywiście był świadomy mojej obecności, więc nie zniknął. No dobra, spróbujmy to wczytać i zobaczmy, czy trafi mi się lepszy amulet.
nie? Dobra, ale muszę też uważać na to, żeby to się widzę. To już nie triggeruje. W sensie to nie od razu się zamienia, tylko jak chyba walnie dopiero o glebę, to wtedy się zamienia w popiół. Więc najlepiej jest to od razu samemu triggerować. Dobra, nie, dalej ta spadająca gwiazda, ale wezmę to, bo to jest naprawdę spoko rzecz. Pytanie, jak ta gra rozumie trochę manów? Wiecie, dla mnie trochę to może być takie pitu-pitu, że ledwo to widać, a może być trochę, że na przykład półpaska. Tak więc to jest... Kurde, po co to odpalam, skoro tego tak nie widzę. Tak jakbym chciał to widzieć. Wait, who is that? Ty jaja se robisz, typie? Someone get over it! Nie no, bez jaj. Cicho. Nie no, naprawdę, no to już jakaś kpina była. Ja się kurde za niego tepekuję i on się akurat odwrócił w tamtą stronę. No XD. Do dobrego, że był tu sam. Dobra, kod jest gdzieś tam. Jeszcze rymuję, bo już nie chcę. Attention. Under plague conditions, failure to report for work at industries deemed vital to state interests has been declared treasonous by the Lord Regent. Ring the damn lock! Nie, dobra, nie, wczytuję to jeszcze raz. No kurwa. Serio? Serio? Again? I poprawka, tam nie było nieco, tylko nie było trochę, tylko nieco mamy, więc to będzie pewnie tak mniej więcej tyle, ile kosztuje mnie jedno mignięcie. Zakładam. To jest aż komiczne po prostu, nie? Że mnie nie widzi przez to. Na razie spokój. Attention. Under plague conditions, failure to report for work to industries deemed vital to state interests has been declared treasonous by the Lord Regent. I know you're here somewhere, scum.
where are you? Dobra, przetestujemy przy okazji, jak działa te... Działa rozpad. W sensie, jak zajdzie poniżej dwóch piorunków, to czy wtedy mu właśnie... Czy to się striggeruje, czy jeszcze nie. I know you're here. Oh, I'll find you. I'll feed your heart to the... O kurwa, serio? Szedł tam i co, nagle zmienił kurde pozycję? What the fuck? Dobra, jeden piorunek jeszcze wystarczy, żeby się to striggerowało. Ale widać, że Corvo dostał chyba trochę jednak lepsze zdolności od Dauda. Biorąc pod uwagę, jak kurde łatwo mu zaraz przychodzi bawienie się tym. Someone's supposed to be on duty over here. Tutaj chyba nie wejdę. Well, let's just see what happens if I get another crack at this guy. Yeah, I'm right there. Zostawiamy. Zostawiamy. I zapisujemy momentalnie, bo nie chcemy się tego jeszcze raz zrobić. Another toad. Some. I need more men. Brawo ja. Czemu nie użyłem kuszy? Dobre pytanie. Stop! I saw someone get... Nie no, kurwa, bez żartów. Taking away time cards on nobody gets in or out without those things. Time to send a message. Safe. Call this thumb. Okay, hold it. Someone get over here. Nie no, co do chuja? Nie wiem, z czego mi wpadł teraz te. After this. Z tego audiografu, no ale narzekać nie będę. Mroczny wzrok też muszę jak najszybciej ulepszyć, no bo niestety, ale trochę boli fakt, że nie widzę tego, jak oni się poruszają. Dobra. Nie tyle jak się poruszają, tylko nie widzę ich przez ściany. To mega boli. For fuck's sake! Serio, skąd te typy się tam biorą? Ja tego nie rozumiem. The takes of these damn things won't last long enough. Mm.
Udało się tak od razu, idioto? Pylon. Cofamy się. Tu jest zasilanie. Gdzieś z tej strony. Proszę, opłacało się te pogi zabrać. To była ciekawa animacja. Takie lekkie tego napięcie na kuszy, żeby gościa po prostu rozwalić i tyle. No nie wiem, co ja teraz podniosłem, nie? No ale dobra. Tu się mówi. Tu jest kod do sejfu. 596. Okej. I to jest zajebiste, że czas się zatrzymuje, kiedy ja używam tego mignięcia. Pytam się jeszcze raz, dlaczego kurwo tego nie miał? To jest zajebista rzecz. This is a reminder that collective bargaining in any industry deemed vital to the state is a capital offense. These include metallurgy, whale collection and refinement, security services, and selected legal and clerical specialization. Consult the city barrister for clarification and enforcement. Patrzcie, jak to zgrabnie idzie, nie? To się kurde nie trzeba przejmować w ogóle typiarzami. Ja mówię, gram jako zabójca, więc wczułam się w rolę, nie? Kurwo, zakładam, że z natury zabójcą nie jest, więc dlatego sobie to... Dlatego wolałem jako kurwo zabijać jak najmniej. Ale, jako Doubt, który raczej nie ma problemu z tym, żeby zabić nawet osobę po stronę, jeśli będzie musiał, no to trudno. Strzelki skręce, remedium, sztabka, mniejsze wzmocnienie wybuchu, ulepszenia tak i karta zegarowa. Okej. Okay. Użyj maszyny z pieczęcią czasową. Ja też widzę, że to jest zależne od tego, gdzie kurde użyję tego mignięcia. To się inaczej czas stykuje, ile w ogóle, ale... Mina elektryczna. Corvo Atano, the assassin and wonder. Wejdź do rzeźni i zostań na podwórzu. Royal Protector has escaped from confinement and is at large within the city. Any sightings of this state criminal must be reported to the city watch at once. O, proszę. Okej, czyli jednak byłem w błędzie. To się nie dzieje w trakcie uwięzienia Corvo, tylko w trakcie, kiedy on wykonuje te swoje questy.
Okej, ale nie powiem. You still on break or what? If I say warto yes, się czasami klonić. Don't let guard down. Put his crew 3-4 bloody floor. To jest zajebista animacja na eliminację. Chyba żartujecie ze mnie teraz. Aha, czy miałem to autosave'a? No idea. Zjebać od razu na starcie. Pass me by. All the others down in sickness. Nice, ale zajebista kamera teraz była. Dobra, kod już w sumie znamy, więc nie muszę go tam ponownie odkrywać. Możemy sobie od razu go otworzyć. Go czytaj save. Wiadomo, mi tam tutaj tak koło knagi lata, czy ktoś ten szyfr rozpracuje, czy nie. Wróćmy tutaj właśnie. Bo tu nie przebadałem wszystkiego. A jakieś fajne rzeczy mogą tu być. Luna jest tutaj na górze, to mi się podoba akurat. I to tyle. Spoko. What's going on? Dobra, czekaj, zobaczymy teraz. Zapisujemy. Zobaczmy, czy dwa piorunki wystarczą, żeby się tego pozbyć. Zajebiście, to mi się udało, naprawdę. Nie, nie autosave tutaj. Wystarczy, okej. Okay. Czyli trzy piorunki i mniej to się nie striggeruje, dwa piorunki i niżej się striggeruje. Czyli mi to bardzo na rękę jest. Figę widzisz. Hold it right. Proszę bardzo. Frank, mówicie, żeby ta rzecz była załadowana pełne zbiorniki przez cały czas. Wkrótce odbierzemy transport i lepiej, by ten dźwig pracował, gdy transport przybędzie. W przeciwnym razie ktoś zostanie zdegradowany do czyściciela kanałów. Dźwig mówisz? Dobra. Ja to tam mogę oczywiście. Zaś
zasilić. Na przykład jeden z tych pustych zbiorników tutaj. Zobaczymy, co takiego się odblokuje. Może przejście tam na górę? No. Albo jakieś jeszcze alternatywne przejście do tej rzeźby. Okej, mamy łańcuch. Na górę. Mnie interesuje bardziej ta góra, nie? To jest runa. Mogę wejść tutaj? Czy mogę wejść tutaj? Mogę, dobra. To wystarczy odczekać, żeby nie malować mamy. The slaughterhouse butchers are locking workers in the pump control station by the docks. If you could get in there, I bet the workers would tell you just about anything you wanted to know. Nice. Ale w ogóle też mogę nawet swojego sojusznika zabić, to jest też dziwne. Dziwne pod tym względem, że nie mam bladego pojęcia, dlaczego w ogóle miałbym chcieć zabić swojego sojusznika. Dla mnie to jest strasznie powiedzieć zryte. Ale patrzcie, o dziwo, gdzieś... A mamy amulecik! Proszę, i patrzcie, jak mi go minął. Zobaczmy, co ten amulet mi da, chociaż ten jest chyba pod wodą. No tak, tak, pod wodą. Tu się znajduje konkretniej. Dopłynąć i... O, to ciekawe. Że nie jest pod wodą. A, oczywiście. Jest pod tym. Drapieżny ptak, zadawanie śmieci z góry, przywraca nieco zdrowia. Dobra, mogę to założyć póki co. Po prostu, żeby to mieć. Zobaczmy teraz poziomie pustki. Okej, teraz jest pusto, faktycznie. O, i tutaj takie bardzo fajne. Wejść do rzeźni. Kanałów. Ale nie, ja bym skorzystał z tej opcji dźwigu. Zobaczył, gdzie to mnie zaprowadzi. Nie wiem, czy tutaj wszystko zebrałem. This is a public warning. Corvo Atano, the assassin and one-time royal protector, has escaped from confinement and is at large within the city. Any sightings of this state criminal must be reported to the city watch at once. Okay, dobra, wspinamy się. Rothwild's got a stubborn reputation. I doubt asking nicely is going to work. We'll have to find a more persuasive means of getting what you want out of him. He's probably close to his office. We should start there. Zagubiona runa. Kolejny amulet. O, jedna runa dokładnie nade mną. Miło. O! Krwotnik Rottweilera. Napisane krwią. Już jesteś bezpieczna. Tutaj nikt cię nie znajdzie. Nikt. Tutaj nikt cię nie dosięgnie. Prawie zginęłem w drodze tutaj, a wspinam się lepiej niż którykolwiek z nich. Ale dałaś mi szpony do wspinaczki. Chcesz mnie tak bardzo, jak ja chcę ciebie. Zostaniemy tu, aż o nas zapomnę. Staniemy tu tak długo, jak będzie trzeba. Chcę mi się spać, nie odchodź, gdy będę spać, bo cię potrzebuję stanę tak długo, jak zdołam na zawsze. Ktoś chyba, kurde... miał
drobną, w cudzysłowie, schizę a propos tej. No dobra, spojrzenie pustki ulepszone. I wcześniej tym oczywiście lepiej dla mnie. Dobra, na razie pusto. Hey, have you been in the chair already? Marked for shipment to the most distant point of the Empire. And fitted for live cargo, too. Survivable, if they had a fast ship. I wonder who this was meant for. You box somebody up in that thing and they won't be back in town for months. Pusta skrzynia żywotna przeznaczona do wysyłki. Oh. Proszę, proszę. Sugestia, że możemy tutaj tego typa wrzucić? Nie powiem, kusząca propozycja. What the fuck? Co tu jest? Co jest, jak piła czy topór? Fuck, dlaczego ja chodzę w własnych kurwa na... znaczy Boże o własnych, czemu chodzę normalnie? Aż mnie skradam. Minimalnie byłem kurde za daleko. Nie mam bladego pojęcia, jak mnie nie zauważyli, no ale narzekać nie będę. Nie? Co ma? Sprzęt rzeźnika. Zutylizuj. Nice. 20 monet to totalnie z niczego. Lubię to. Trochę interesuje. Who is that? Good for you. Nikt istotny. No co jest? Jak on mnie zauważył? Dobra, gdzie jest autosave? Oczywiście, że tutaj, bo gdzieżby indziej. Co tu się od Janie bawiło przed chwilą? Nie chciałem nowego zapisu tworzyć. Usuń to. Chodź tu. Aha. Nie, dla mnie to jest beka. Beka w chuj. Wcześniej tego nie usłyszał, teraz nagle usłyszał. No i XD. Minimalnie daleko on musi być, żeby tego nie usłyszeć. O, ten amulet jeszcze jest, widzę. Aha, tędy nie przejdę. Tędy też nie, a górą? No, górą może by się udało. No, ej, co do?
kurde w chuj. Nie, nie ma przejścia. Dobra. To się mówi. Serio? Just say it. Stop listening in on that Abigail Lane's tricky talk. She'll corrupt you. No, no. My head's clear. I know which side my bread's buttered on. I'll be glad when we get the order to get rid of her. It's only a matter of time. Mówię, że całą misję uda mi się rozegrać tak na raz, ale... jakiś taki większy kawałek bym chciał zrobić, pomijając oczywiście totalnie fakt, że... totalnie spierdoliłem, biorąc pod uwagę, ile razy dałem się złapać, to w tym miejscu. Mina elektryczna. Kominę można mieścić w dowolnym miejscu. Po uruchomieniu wyeliminuje silny ładunek elektryczny, spalający cel na popiół. Czyli warto używać dopiero po upgrade'ie tego. Po upgrade'ie skilla. Tak, dzisiaj to jest to maksimum. I know what this is. A makeshift interrogation chair. Rothwild must be using it to coerce employees. Co tu mamy? W okolicy magazynu miejsca znajduje się prowizoryczne krzesło przesłuchań stosowane do zastraszania robotników i wydobywania z nich sekretów. Okej, dobra, czyli zakładam, że tutaj możemy go jeszcze przesłuchać, a potem mogę go albo zabić, albo wysłać gdzieś hen daleko w tamtej skrzynce. No to mamy już plan chyba na tego ziombla. Runa 16 metrów pode mną. Coś tutaj może? While striking laborers, my generous offer stands. Half pay in a dozen masses. No one. Nie no, nie wierzę.
Żartujesz sobie? Ile razy próbowałem mu strzelić kurwa w łeb? Teraz to chuj, nie mam ani autosave'a, ani nic. Proszę, pierwsze ciało, które będę musiał sobie tak zostawić. A coś zabawne? Próbowałem ucelować mu w łeb 3 razy. I ciągle było albo lekko za dużo, albo lekko za mało. Think I won't find you? This will be fun. Every man should have to work a little first. Don't you think? I'll find you eventually. You ain't leaving this place alive. Can't believe I lost it. Better. Teraz nie szlak jasny trafi, no. Rzeczy, o których notorycznie zapominam. Jeszcze brud. Ekran. Zobaczmy, jak wygląda. Amulet 26 metrów tam. Zagubiona runa 17 metrów pode mną. Okej, to pewnie stąd się tam dostaniemy. Ładnie. Cyk, czwarta z 6 run. Jak tam? To jedna runa, więc nie ratuje mnie to zbytnio. Ale jak tu mówią, lepszy ryc niż nic, prawda? Ludzie bez przesady. Żart? On posters forever. They still care about her. So what are you gonna do? I'm not doing nothing, but Mr. Rothwild has her in his office right now. He'll work things out. I hope you're right, but if she mouths off to me, she's whale meat. What's that? Co? Jaki cudem? Tutaj stało. Skoczyłem na temat, zrobiłeś śmierć z powietrza, magicznie nie zaliczyło.
X kurwa da. Clean all the guts off the killing floor. You better believe it. Hans dies. If I get another chance at this guy, he's a fish bait. What shall we do with the strike king's word? What shall we do with his aims? Hit him with the damn thing, sing! Hurry! No chuj mi zaraz strzeli, czemu to mignięcie raz łapie pod tego wania, raz nie. Dobra, chuj z tym. Mam kurwa sporo do przejścia, ale jebać to. Zrobię to kurwa jeszcze raz. Ale to już zrobię offscreen, tak więc ode mnie, póki co to będzie tyle. My się widzimy w kolejnym odcinku, w którym powitam was gdzieś bliżej tamtego miejsca. Bliżej tamtego miejsca. No i kto wie, może sprogresujmy trochę bardziej tę misję. Do usłyszenia. Someone's down. You dead? Także do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!